zapraszamy na spektakl ze mną. Jak widać, są tu naprawdę dobre luksusy, a jeśli myślicie, kto będzie dzisiaj śpiewał w operze, będę to ja. Witam, szanowni państwo, w Austrii, a przed wami pałac Schönbrunn. Prawdopodobnie to się nazywa Glorietta. Jak tutaj byłem ostatnio z Marzeną podczas naszej autosobowej wyprawy, to nie widzieliśmy tego, a teraz widzimy całej okazałości. Piękne, prawda? A widzicie te ogrody? Jakie one są gigantyczne w ogóle, nie? I ta budowla tam, wow. Wszedłem tutaj koło Schönbrunna i patrzcie, bo tutaj jest jakaś tajemnicza, pustynna jaszczurka. Okej, jestem w kompleksie pałacowym pałacu Schönbrunn i tutaj widzimy najróżniejsze róże. Są białe, różowe, żółte, pomarańczowe. Po prostu widzicie, ile tego jest? To są róże z całego świata, no serio. To co, którą dam tobie? Pierwszy raz na to wejdę, spróbuję zagrać jakąś symfonię, używając moich stóp. Była symfonia Chopina, drodzy państwo. Szanowni państwo, jesteśmy właśnie w labiryncie i muszę znaleźć poprawną drogę. Dobra, może spróbuję wejść tędy. To nie był dobry pomysł, idziemy tędy. Dobrze, wdrapałem się już na wzgórze, a za moimi plecami piękna wiedeńska Glorietta. Wow, na tym wiedeńskim wzgórzu naprawdę widać bardzo dużo. Zobaczcie to. Dunderdam. Pałac Schönbrunn. Karlskirche. Tak jest. Piękny. Klasyczny austriacki schnitzel. Voilà. Dobra, jesteśmy też w kolejnym ciekawym miejscu, który też się pojawił na moim filmiku z autostopu, czyli Schmetterlinghaus. To jest jeden, a tu jest drugi jeszcze, nie? To jest Hofburg. Tutaj jest, wiecie, taki bardziej centralniejszy punkt. Tam będzie jeszcze taki ciekawy plac, do którego zaraz przejdziemy, tak więc oglądajcie! Oh my god, jaka dwuznaczna rzeźba! Dunderdam. Siedziba Habsburgów. Tu widzimy plac bohaterów. Bardzo piękne miejsce i zobaczcie na to. Uwaga, ambarabam. Ta, Hofburg. Dokładnie tak. Myślę, że na pewno jest to jedno z ciekawszych miejsc w Europie i na pewno to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wam to pokazać. No popatrzcie na to, jakie to jest epickie. Na pewno jedno z, wiecie, bardziej prestiżowych miejsc, jakie odwiedziłem. Wow. Proszę państwa, jak to mówią, palmy i dryneczki i kościoły we Wiedniu. Będziemy tutaj w jednym z tych wagoników zaraz. Szanowni państwo, witam w austriackim Belwederze. Dokładnie tak, za moimi plecami piękny Belweder austriacki, który jest na pewno jednym z najpiękniejszych obiektów w całej Europie. Szanowni państwo, kolejna atrakcja za moimi plecami jest to dom Hundertwassera. Hundertwassera. Bardzo trudna nazwa, austriacka, niemiecka. Zobaczcie, to jest szalone. Wszędzie są drzewa. Nie widziałem tego ostatnio, jak byłem. To też jest bardzo szalone. Wygląda jak złożone z jakichś klocków losowych. Niby to wieżowiec, niby to ogród i to wszystko jakby jeden budynek. Powiem wam, że domek totalnie wymyślny. No widzicie to wszystko? Jeszcze te drzewa na dachu. Kto by nie chciał w takim mieszkać, prawda? Może zostanie to dom wizjonerów i każdy wizjoner będzie mieszkać w takim mieszkaniu. Wizjonerzy, zbieramy pieniądze i kupujemy ten austriacki domek.